Cześć, witamy Was w kolejnym vlogu z okolic Akiaki. Jesteśmy nad Zatoką Morza Egejskiego. Cały czas w pięknej scenerii. Witajcie. Ciężko jest wstać, kiedy się ma taki piękny widok za oknem, albo jeśli tylko się otworzy drzwi. Ja lubię sobie tak trochę poleżeć i popatrzeć spod kołderki. No ale już się ogarnęliśmy. No i zabieramy się za nagrywanie vloga dla Was. Jak tam nasz chleb? Wow, stary chleb jak nowy. No nie taki stary. Chrupiące grzanki i tureckie przysmaki. Tego warto spróbować w Turcji. Zastanawiałam się, czy w Turcji mają dobre masło i słuchajcie, masło jest przepyszne. Ono jest w takich, nie wiem jakby to nazwać, osełkach. Rzeczywiście nie jadłam tak dobrego masła. Takie prawdziwe w smaku. Co super jest też biały ser. Ja wiecie, uwielbiam taki twarożek. I on tu jest w takiej wodzie moczony jakby. O, w takiej wodzie. I no po prostu jak się go tam tak rozdrobni, to smakuje normalnie. To jest taki twarożek. Niby twarożek, niby trochę feta, bo taki jest jakby lekko solony. Ale Pawłowi to nie przeszkadza i tak jego z dżemem. To jeszcze nam bardzo zasmakowało. To jest kachfaltilik sos. Jest to taka pasta. Z papryką. Z papryką, pewnie z pomidorami. Dosyć ostra, choć widzieliśmy taką o mniejszej ostrości. Ona jest oznaczona ilością papryczek, ale jest przepyszna. W ogóle to masło nawet po wyjęciu z lodówki tak szybko się robi takie mięciutkie i się tak dobrze rozsmarowuje. To chyba właśnie też świadczy o jego dobrej jakości. W dzisiejszym filmie opowiemy Wam trochę o plusach i minusach podróżowania po Turcji zimą. Ale korzystając, że jesteśmy w tym pięknym miejscu, mamy też trochę rzeczy do ogarnięcia. Ja muszę naprawić wentylator, ponieważ mamy problem podczas gotowania. Mamy tyle zapachów w wannie, że normalnie masakra. Wentylator nie działa po prostu, zacina się i koniec. No a ja muszę zrobić porządek w jednej szufladzie, wymienić matę, którą w końcu udało mi się kupić w Turcji. Także będziemy działać, ale chcieliśmy Wam jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy, bo zanim przyjechaliśmy w to miejsce, mieliśmy nocować zupełnie gdzie indziej. Sami zobaczcie, jak to było. Będąc w tym pięknym miejscu, nie mogę się powstrzymać, żeby się nie przejechać rowerem. Niezły początek. Miałem jechać, patrzę, a nie mam pedału. W ogóle nie widać z plaży tych domków. Ale tu czadowo. No tak to jest, jak się jeździ nie po oznakowanych szlakach. Trzeba czasami improwizować. No ale dla tych widoczków to chyba warto. Każdy skrawek ziemi, tak jak w tym miejscu, wykorzystany pod uprawę drzewek oliwnych. Znalazłem tutaj jakąś haciendę. Zobaczmy, co tam jest. Czy w ogóle coś jest? Okej. Otwarte. Nie wiem, czy coś widać, czy nie, ale tutaj chyba jest jakiś dom dla pracowników. Mają kominek, coś sobie ugotować, czaj czy coś w tym stylu. Wow, otwarte było. Nie to, że się włamałem. Zobaczcie, kurtka wisi tu. W sumie taki dom to by mi wystarczył, żeby tu mieszkać. Tu jakieś łóżko, kominek. Czadowo. Nie będziemy nadużywać tureckiej gościnności. Może te otwarte drzwi pokazują tą prawdziwą turecką gościnność, że turysta czy ktokolwiek, kto tu spaceruje po tych górkach, będąc w potrzebie, czy nie wiem, deszcz, burza, może wejść się i schronić. Super. Jadę dalej. Nie wiem, dlaczego na tych podwórkach zawsze taki nieład jest. Coś tu remontują, czy co? Bardzo zaniedbane te podwórka. Nie macie takiego wrażenia? Wyobraźcie sobie, co tu musi się dziać w lato. To jest cały parking.
Oto park, to znaczy po turecku parking. Paweł chyba już przyjechał, ale ja niestety mam na niego złą wiadomość. Że co? Że co się stało? Nie możemy tutaj zostać. A co się stało? Znaczy możemy, ale musielibyśmy zapłacić 200 lir, także chyba będziemy się po prostu stąd zwijać. Ja wiedziałem, że coś tu jest za pięknie, żeby to w ogóle się zrealizowało. Tak, przyszedł pan. Za dużo było miejsc na tych posesjach prywatnych. Wszystko zabetonowane, jak widzicie, nie ma w ogóle gdzie wjechać na żaden tutaj jakiś skwerek czy cokolwiek. Wszystko jest prywatne. Że zero napisów po angielsku, zero po rosyjsku. Widać, że to chyba tu sami Turcy przyjeżdżają. No, pan powiedział, że to jest prywatna posesja, także prywatna zatoka. Także chyba sobie nie zostaniemy. No, moglibyśmy tu zostać, ale widzieliśmy, że tam jest sporo miejscówek darmowych, także pojedziemy. Damy chyba radę, pojedziemy za tą górką i tam na pewno gdzieś się teraz sfera zbunkruje. Cóż, takie życie. No. Dobrze, że się chociaż przejechałem na rowerze. No. Kurde, było zarąbiście. No jak, Monia, to wygląda? No jesteśmy trochę pochyleni w tamtą stronę. Oczywiście, bo jest spadek. Czyli myślisz, że na jazdę jak podłożymy, to będzie okej, nie? I tak oto trafiliśmy w to miejsce. Po długim procesie parkowania, oczywiście Monia musiała dyrygować co i jak. Śpimy tu już od kilku dni i jesteśmy zachwyceni. Nie tylko dla tych pięknych miejscówek jest warto tędy przyjechać. Trasa z Bodrum właśnie do tej zatoki Akyaka jest po prostu przepiękna. Mijaliśmy mnóstwo małych, malowniczych wioseczek, dosłownie złożonych z kilku domów. Czasami zastanawialiśmy się, jak ludzie żyją i z czego oni tam żyją, bo totalne pustkowia. Trasa, droga dosyć ciężka, wyboista. W niektórych momentach ten asfalt pozostawiał wiele do życzenia. Ale warto zjechać z tej ekspresówki, żeby przejechać się właśnie przez te cudne góry. Później jest wzdłuż wybrzeża bardzo długi odcinek. No, widoki są po prostu niesamowite, także bardzo tą trasę polecamy. No i te miejscówki poza sezonem, to jest właśnie ten plus. W zimę nie ma tutaj tłumów ludzi. Tak samo jak i na poprzedniej, jak i tu widzimy, że są miejsca, gdzie na pewno przyjeżdża dużo turystów. Tam było mnóstwo parkingów, wielkie place ogrodzone, także jak sobie wyobraziliśmy, ile tam przyjeżdża ludzi, no to nie jest na pewno tak cudownie, jak było. Druga sprawa, co jeszcze zauważyliśmy, to jest mnóstwo przy drodze takich polowych restauracji. Dosłownie jedna koło drugiej, małych straganików, które teraz aktualnie są pozamykane, no ale możemy sobie wyobrazić, co tu się dzieje właśnie w sezonie. To jest akurat mały minusik, bo można by było się gdzieś zatrzymać, no ale cóż. I coś zjeść. Nie moglibyśmy tak sobie tu swobodnie siedzieć, gdyby to był środek lata, na przykład po obydwu stronach są kempingi, no i na pewno tutaj też nie byłoby takiego luzu przestrzeni. A tak jest, cisza, śpiew ptaków, szum morza, no i tylko my. Zarówno plusem, jak i minusem podróżowania po Turcji poza sezonem jest również pogoda. Jest ona uzależniona od tego, w jakim regionie jesteśmy, no i też od matki natury. Jeżeli ktoś chce doświadczyć upałów, no to musi jechać od razu daleko na wschód, no i ewentualnie do końca listopada jest tam dosyć ciepło. Antalya, Alanya, Mersin. Tu w Turcji Egejskiej mamy teraz taką bardziej wiosenną pogodę, którą uwielbiamy. Lubimy jeździć na rowerze, lubimy sobie połazić. No i po prostu w takiej pogodzie jest to przyjemne. Upały w van life'ie nie są fajne, czego doświadczyliśmy w Hiszpanii. Filmik pojawi się gdzieś tutaj.
Także no, cieszymy się tym, co jest. Oczywiście zdarzały się również anomalie pogodowe. Przeżyliśmy i pory deszczowe, i bardzo wieczne. I burze. Burza była straszna. Sypało gradem, błyskało się tak, że robiło się po prostu widno. No ja miałem piętra niezłego. O, ja też. Ale w tych porach deszczowych mieliśmy czas na pracę. Wiecie, jak jest gorąco, to nie chce się siedzieć cały dzień przy komputerze. Lepiej, I montować, dokładnie. Lepiej sobie na rowerku pośmigać chociaż. Dobra, Monika, gadu. A my mamy kupę roboty. Tak, ja muszę ten wentylator zrobić, bo już nam chyba wszystkie ubrania pachną ostatnio z pieczoną rybą i różnymi mięsami jeszcze. Także lecimy działamy. Do wana. Po naszej miejscówki jest chyba przyczepka do wynajęcia. Tak się zastanawiam tylko, jak tu ktoś się podpina do samochodu, skoro dyszel jest tak wysoko. Lokalizacja na takowy domek przecudowna. Ojejku. Dobrze, że my nie na stałe nie musimy tak parkować, tylko możemy zmieniać miejsce zamieszkania. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze a propos tego uszkodzonego wentylatora. Jeden widz mi podpowiedział, że najlepiej będzie, jeżeli to wszystko ścisnę tretytką, także to ramię powinno pójść do góry. Zaraz Wam wszystko pokażę. Dzięki jeszcze raz bardzo. No ale zanim zacznę pracować, to lepiej nasz nowy dywanik odłożę na boczek, bo jak się coś z nim stanie, to wiecie, co Mimonia zrobi. Dużo osób nam komentowało, że mają ten sam problem z wentylatorem. Przypominam, jest to wentylator Fiama. Chyba to jest jakaś wada fabryczna. Nie wiem, jakoś dziwnie te klipsy tu pomontowane są. Oj, mam nadzieję, że je potem poznajduję. I to jest właśnie problem. Wiatrak jest jakby za wysoko, to ramię nie mogę go dogiąć tam na górę. Najdziwniejsze jest to, że to ramię się opuszcza, kiedy się otwiera wentylator. Tak. No a wiadomo, że trzeba go otworzyć. No teraz to już w ogóle jest. Nawet nie chcę ruszyć. Dobra, robimy. Przy okazji umyjemy. Tak. Najśmieszniejsze jest to, żeby dostać się w ogóle do wszystkiego w tym wentylatorze, to muszę tu pół warsztatu znieść. Jakieś dziwne te nakrętki tu są. O, mamy. Mogę dać normalnego wkręta na śrubokręt gwiazdkowy, tylko kurde, na jakieś, nie wiem, sześcioramienna gwiazda. Odkręciłem tą plastikową nogę. No i przynajmniej widzę, jak to teraz działa. Tu znajduje się taki trybik z takim paskiem. No jak kręcimy, to on się obraca. O, i teraz spadł właśnie ten pasek i go muszę nałożyć z powrotem. Kręciłem ten cały mechanizm, jest tam pasek na takim trybiku, jak widzieliście. No i po prostu ten pasek, jak obracam go do góry, to idzie do góry, a jak obracam w dół, to jak widzicie, on sobie schodzi w dół. Więc muszę to ściągnąć trytytkami. I on będzie cały czas w tym samym miejscu. Będzie ok. Widzicie, jak pasek schodzi, a teraz jak idę do góry, to on też idzie do góry. Taka nie dziwna dlatego, sytuacja. Że jest tam tylko ta jedna śruba. O, tu jest dziurka na jedną śrubę. No, mogło być tu jeszcze. A tu już nie ma drugiej śruby, więc to się po prostu rozchodzi i opada. Tak, kochanie, właśnie tak jest. No widzisz, co ty byś beze mnie zrobił? No nic, nie bym miał śmierdzące ubrania, no. Próba generalna. Otwieramy na maksa nasz wentylator i włączamy. Juhu, Monia, mamy to. Kurde, ale czad. Działa. Tak. A w drugą stronę? Też, ojej, jak fajnie wpada świeże powietrze. No czad, dzięki wielkie za pomoc, chłopaki. Super, sprzątamy i Monia, teraz ty się zabierasz za robotę. Jeszcze musisz tam kratkę założyć. A, no tak.
Albo mi się wydaje, albo jedno z moich ogniw nie domaga. Wszędzie po 2,9, a to jedno już ma 2,8. Niedobrze. No Monia, dawaj, dawaj. Nie mamy całego dnia, żebyś tutaj, wiesz, się teraz leniła. Dobra, z matą zajmę się później. Kupiłam ją dopiero w Turcji. Nie mogłam znaleźć w Anglii, nie mogłam znaleźć w Polsce. A w Turcji za jakieś, nie wiem, chyba 7 zł. Także wyłożę sobie dno szuflady, bo tam ta stara mata już jest troszeczkę taka zdezelowana. Tylko najpierw muszę wyjąć z tej szuflady wszystko. Kupki. Słodka chwila. Filiżanki. A do filiżanek spodeczki. Naczynka. O, i mamy jeszcze szafran z mrokiem. Te skarby, kurde, wykopujemy. Muszę chyba sobie blat powiększyć. I podkładeczki. O, mamy podkładeczki z Terasfera. To taka szuflada, w której jest wszystko. No i ta stara, brzydka mata. O. Oj. No. Okropna. Trzeba wyczyścić blat. Ja jestem naprawdę mile zaskoczony, jak bardzo pojemna jest ta nasza szuflada. Przepięknie. A jak ja to odmierzyłam? To ta druga pewnie, Monia. Ja w odmierzaniu jestem dobra. Najlepsza. Dobra, to jest to. No, pasuje idealnie. Jakoś tak nie idealnie. Moja szuflada nie ma idealnych kątów, także. No, na to wygląda. Plusem podróżowania poza sezonem jest też fakt, że można dłużej pozostawać sobie w danej miejscówce, a wtedy dokonać właśnie jakichś napraw czy posprzątać w wanie. Nasz van już lśni, wiatrak działa, także powoli będziemy się chyba przemieszczać w te cieplejsze miejsca, o których wspominaliśmy, bo sprawdzaliśmy prognozę pogody i tu już w Turcji Egejskiej robi się coraz chłodniej, także będziemy się stąd zbierać i lecieć dalej. Jedziemy dalej i tak jak Wam wspominaliśmy, chcemy zostać dłużej, więc jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć nas, bo robimy teraz w sumie dwa filmy, mamy dużo pracy, jakby ktoś chciał wesprzeć rozwój naszego kanału, to zapraszamy na Patronite'a. W końcu go założyliśmy. Sporo osób się pytało, czy mamy na tej platformie jakieś konto. Także informujemy Was, że już mamy. Teraz Fera jest na Patronite. Są tam różne ciekawe dowody wdzięczności, także jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć, to serdecznie zapraszamy. Każda kwota na pewno nam pomoże w utrzymaniu naszego kanału. Jak wiecie, no, trochę to kosztuje. Sprzęt, wszystkie subskrypcje na Adobe Premiere Pro, na Epidemic Sound, także każde wsparcie nam pomoże. Nawet kapka diesla do ciapka. No, jak najbardziej. Nawet nie wiecie, jak bardzo ciężko jest nam rozstać się z tym miejscem. Jest cudownie, jeszcze wymarzone. No było pochmurnie i już po prostu mówimy, dobra, przyszły chmury, trzeba jechać, ale teraz wyszło słońce i znowu nam się nie chce. Tak cały czas jest. No ale lecimy, bo kiedyś trzeba dojechać do tego Mersin co najmniej. Mersin Adana, ja chcę do Adany. I zima tam będzie cieplejsza niż tutaj. Na pewno. Także dzięki, że byliście z nami. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Prosimy o łapkę w górę. Ten, kto jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, to niech go zasubskrybuje. No i nie zapomnijcie wcisnąć też tego dzwoneczka, który będzie Wam przypominał o nadchodzącym filmie. No i cóż, widzimy się za parę dni. Trzymajcie się. Hej! I know that it is hard to understand.